Trener Tomasz Kafarski przed meczem Chojniczanka w Ligi Suwałki. Rozpoczynamy rundę rewanżową. Po raz drugi w tym sezonie zmierzymy się z ligami Suwałki. No ten pierwszy mecz dla Chojniczanki był bardzo udany, bo Chojniczanka wygrała 4-0, ale teraz jest Ligi Suwałki, zmieniły trenera taki. Pewnie już to jakiś wpływ będzie miało, jakieś piętno na zespole. Nowy trener pewnie w ten tydzień już odciśnie. No i tak jak przed każdym meczem jakaś niewiadoma jest. Ten pierwszy mecz to była niewiadoma, jak wyjdziemy w nowy sezon. Dzisiaj jest niewiadoma, co udało się trenerowi pozmieniać, jeśli chodzi o grę Wigier. Ale nasi piłkarze poznali jakby filozofię gry Wigier, trenera Szulczka. Koncentrowaliśmy się głównie na naszych aspektach, co i jak chcemy robić na boisku i myślę, że dobrze spożytkowaliśmy ten czas. Wigry tego sezonu za dobrze nie rozpoczęły, ale koniec końców, choć zajmują dopiero 9 miejsce, tak naprawdę mają tylko 4 punkty straty do Chojniczanki. No Wigry Suwałki są tak samo jak Chojniczanka uważane za faworyta tych rozgrywek i w dalszym ciągu są brani pod uwagę jako drużyna, która będzie chciała awansować klasę wyżej. Nowy trener Wigier Suwałki przed swoim debiutem powiedział, że Chojniczanka gra ciekawą piłkę, ale zespół Wigier nie chce się tylko bronić w Chojnicach, ale chce pokazać swoje walory w ataku. To nam zwiastuje to, że jutro będzie ciekawe widowisko. Na pewno. Oglądaliśmy Wigry, grają bardzo fajną piłkę, ofensywną piłkę. I no my będziemy starali się grać swoje, będziemy starali się zdominować przeciwnika, będziemy szukali swoich szans w atakowaniu, ale też będziemy przygotowani na ich zagadnienia w ofensywie. No ma trener taki trudny orzech, trochę do zgryzienia. 3 zawodników z podstawowej jedenastki wypada z powodu pauzy za kartki. Jesteśmy ciekawi wszyscy, jak trener to zaczaruje teraz na ligę. No, jesteśmy w 18 kolejce i w szatni pierwszego zespołu nie ma dżentelmena poza dwójką młodzieżowców, który nie zagrał w tym sezonie minuty. Także oczywiście jest to dla nas bolesna strata Marcina Grolika, Michała Grobelnego i Mateusza Cegiełki, ale to jest szansa dla pozostałych piłkarzy, którzy bardzo ciężko walczyli o to, żeby w tym meczu jutrzejszym zagrać. W ostatnich meczach takim jasnym punktem zespołu jest Tomek Mikołajczak. 3 mecze, 3 bramki. Jak jest 10 sezonów w Chojniczance, tak jeszcze nigdy nie miał takiej serii, żeby w 3 kolejnych meczach zdobywał bramki. No i na pewno cieszy Tomka postawa, Tomka skuteczność i wiemy, jak dobrym jest zawodnikiem, ile potrafi dać drużynie. Mam nadzieję, że w tych 3 meczach, które zostały nam do końca tego roku, będzie dalej tym człowiekiem, który będzie ciągnął ten wózek.